Witam serdecznie. Witam w kolejnym odcinku związanym z budową sieci wodociągowej, a teraz jesteśmy na jednej z wielkich, większych budów w Szczecinie, przebudów komunikacyjnych, budowa węzła Łękno. Tutaj będzie, jak widzisz, nie wiem czy widać w sumie właśnie, jest przebudowany wiadukt, u góry mamy torowiska i drogi samochodowe, na dole mamy linię kolejową, będzie budowane rondo tutaj w pobliżu wiaduktu. No i to jest, jak widzisz, zmiana organizacji ruchu, dość wielka, ale to tak na marginesie, bo chciałbym dzisiaj Tobie opowiedzieć na temat budowy sieci wodociągowej, w której jestem kierownikiem budowy, i chciałbym Tobie troszkę właśnie pewnych informacji zdradzić, jak to w ogóle wygląda, o co chodzi. Tak, w poprzednim filmie na dole jest link. Mówiłem na temat wnioskowania i odbioru dziennika budowy, więc zachęcam Cię do obejrzenia tamtego materiału. I dzisiejszy film kieruję do osób zarówno, które nie mają żadnego pojęcia na temat projektowania i kierowania robotami, oraz dla osób, które mają jakieś tam niewielkie doświadczenie. Więc jeżeli nic nie wiesz na temat projektowania, na temat budowy, a chciałbyś, tak, jesteś studentem na inżynierii środowiska czy instalacjach sanitarnych, to myślę, że warto byłoby rozpocząć od zaznajomienia się z ogólnymi przepisami, które na pewno będą potrzebne na egzamin na uprawnienia budowlane, oraz przepisy, które będą przydatne przy budowie tej sieci wodkan. Chciałem to w biurze zrobić, ten film, ale podchodziłem do tego i jakoś mi, że tak powiem, nie wyszło. Miałem dużo rozproszeń, więc myślę, że teraz spróbuję Tobie opowiedzieć, i pewne istotne rzeczy to po prostu podlinkuję Tobie. Będą te linki w opisie poniżej. I tak. Zaczniemy, jak to mówiłem wcześniej, od ogólnych przepisów, które są wymagane na uprawnienia budowlane. Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest taka lista. To teraz zobaczysz na dole w opisie ten link, sobie przejrzyj tą listę. I tak, tam są wszystkie przepisy i wśród tych wszystkich przepisów, które musisz znać, wybierzemy sobie kilka. I tak, wybierzemy sobie na pewno wytyczne projektowe COBRTI, czyli Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Technik Instalacyjnych. I wśród tych, to są zeszyty takie, czyli te przepisy w formie zeszytów. Też są dostępne do zakupu na stronie Insta, jak to było? Informacja Install, ale też na dole jest link. Będziesz mógł sobie kupić nawet tam, w momencie kiedy nagrywam, tam kilka jest niedostępnych, ale myślę, że w terminie późniejszym już to będzie, jakby będzie możliwość taka zakupu tych wszystkich. Tak, czyli zeszyty COBRTI, te wytyczne projektowe. I tak, mamy warunki techniczne wykonania odbioru sieci wodociągowych, to jest jeden zeszyt, nie pamiętam numeru, to zobaczysz sobie. I drugi zeszyt, też wytyczne projektowania wykonania sieci kanalizacyjnych. I w naszym temacie te dwa zeszyty będą potrzebne. I tak, w tym zeszycie skupimy się bardziej na sprawach związanych z odbiorami, bo jako kierownik budowy czy asystent kierownika budowy będziemy to potrzebować. Czyli musimy wiedzieć, przede wszystkim myślę, że warto by było przejrzeć też projekt i też ewentualnie wychwycić jakieś błędy, tak, które być może będą, a być może ich nie będzie, więc w razie czego wiadomo, że nie ma ludzi nieomylnych, czasem jakieś takie drobne błędy mogą się zdarzyć. I sprawdzamy właśnie, czy są w projekcie jakieś błędy. Jeżeli coś znajdziemy, to oczywiście od razu do projektanta trzeba się skierować, to powiedzieć, że tutaj mamy błąd i pewnie projektant od razu powie, że dobra, to zmień jak trzeba, i później tam coś tam podpiszemy, poprawimy.
A jeżeli projekt jest w porządku, no to będziemy pilnować wykonawcę czy wykonawców, czy osoby, które będą wykonywać, żeby po prostu wykonały to zgodnie z tym projektem i z przepisami oczywiście. W projekcie być może pewnych rzeczy nie są ujęte, pewne rzeczy, a ważne w trakcie realizacji. Więc też zapoznaj się z tymi wytycznymi i w razie czego, jako kierownik czy jakiś inżynier budowy, po prostu zwróć uwagę wykonawcy, że to tak nie powinno być, że trzeba inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zostanie to wykonane, ta instalacja, też nie instalacja, tylko sieć, zostanie wykonana prawidłowo, później przechodzimy do odbiorów. No i tutaj możemy te odbiory podzielić jakby na takie dwie grupy. Pierwsze to są odbiory częściowe przy robotach zanikających, czyli jak mamy tą sieć wodociągową, to musimy wiadomo zrobić próbę szczelności. Oczywiście protokół należy wykonać z tej próby. Też na końcu jest podany taki wzór, jak powinien wyglądać protokół szczelności. Tam powinna być komisja kilkuosobowa, to zobaczysz wszystko dokładnie. Jak zostanie wykonana ta próba, zostanie sporządzony protokół, wszystko będzie w porządku, nikt nie będzie miał żadnych uwag, to można będzie zasypać tą rurę, czy tą sieć. Jeśli chodzi o kanalizację, tak podobnie i oczywiście na warunkach określonych w tych wytycznych dotyczących kanalizacji. I tu mamy aspekty właśnie odbiorowe i takie techniczne. I teraz same roboty. A może bezpieczeństwo, przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. I też na tej liście, o której mówiłem, która jest na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jest garść przepisów BHP. Tam jest kilkanaście pozycji. To dotyczą całej branży budowlanej czy związanej z instalacjami. My wybierzemy do naszej sieci tylko kilka, też w opisie podam, które według mnie są ważne, czy będą ważne w tej naszej budowie. Potem w Twojej budowie może być całkiem inny zestaw, więc tutaj trzeba właśnie już przemyśleć, które będą potrzebne. A zanim wybierzesz, to na pewno należy się z nimi zapoznać, czyli przeczytać i nauczyć się. A jeżeli chodzi o naukę przepisów, jeżeli dopiero zaczynasz taką przygodę z projektowaniem, to do nauki takich, powiedzmy, dużych ilości materiałów przydatna będzie taka fajna książka, którą niedawno kupiłem. A żeby się nie rozgadywać na ten temat, to w opisie też się dowiesz. Co to za książka? Polecam. Nawet kilka metod z tej książki. No akurat sobie uświadomiłem, że korzystam z niektórych metod, a niektóre metody wprowadziłem po przeczytaniu tej książki. Zatem polecam tę książkę, teraz nie będę mówić, na dole w opisie, jeżeli Ci to interesuje, to sobie możesz zobaczyć. Czyli nauczenie się przepisów BHP. I właśnie musisz tutaj w naszej sieci właśnie zwracać uwagę też wykonawcom, żeby też przestrzegali tych przepisów. A jeśli chodzi o przepisy i to wszystko, to jakby następnym punktem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien wykonać kierownik budowy czy asystent kierownika. Pomaga, wypisuje, a kierownik, że tak powiem, to nadzoruje, czy później sprawdza i podpisuje. I w następnym odcinku właśnie o tym będziemy mówić. Więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału, żeby ten film Cię nie ominął. Jeżeli ten materiał spodobał się Tobie, to wciśnij proszę łapkę w górę. I w tym momencie zakończymy dzisiejszy materiał. Życzę Tobie miłego dnia czy wieczora, jeżeli to wieczorem słuchasz czy oglądasz. Zatem do zobaczenia w następnych filmach. Trzymaj się, cześć!